Hej, witam wszystkich. Nagrywam film aparatem, bo chcę wam pokazać, jak mniej więcej to od razu nie wygląda po tych zmianach niektórych. No więc standardowo, nie wiem czy pokazywałem, ale to jest już ten nowy telefon Samsung Galaxy S3 Mini. Ładnie chodzi Janoszik, ładnie chodzi Auto Guard, nagrywanie wszystko tego. Telefon jest uzbrojony w karty pamięci 32 GB. Tutaj anulujemy, bo już nie ma zagrożenia, także no. Oczywiście standardowo nawigacja, automapa, bo te iGo nowe, co zainstalowałem, no niestety, no ma parę wad, mnie wkurza wyliczanie teraz oraz nieaktualna mapa. Marzenka to jednak marzenka i radzi sobie, więc skorzystam z niej. Tutaj był telefon jak zwykle, ale przyszedł tu, widzicie mnie z tej perspektywy, kiedy nagrywam. Ponieważ no tutaj jak jest gorąco, no to niestety, ale nie ma ładowania, telefon wariuje w ogóle. Tutaj wiatolek nowy w tym momencie, wymieniony w piątek. Teraz na wiatolku nawet dają te instrukcje, jak się lampki powinny wyświetlać. No i nowy nabytek, czyli wiatrak, czyli klimatyzacja manualna w akcesorze, którą już pokazywałem na zdjęciach. Mówiłem o niej na filmie, ale nie było sposobności jej pokazać, więc pokazuję, tak on wygląda, tak on działa, pewnie go słychać teraz, nie wiem czy go słyszycie na tym filmie. Tutaj niżej przykręcony jest włącznik i wyłącznik, włącznik ma 2 stopnie, wolne i szybkie, oczywiście pracuje szybkie. Włącznik wiatrak jest na 4 volty, także on ładnie daje. Jestem szybki, kiedy mamy teraz tutaj prawda 23 stopnie, to jest naprawdę efektywny, powiem, żeby nie. No ale co on sprawił? To wszystko sprawił to, że elektronikę już mam tak w samochodzie, że nie da się nic podłączyć. Tutaj mam podłączone do głównego gniazdka, głównego trójnika, który jest podłączony pod gniazdo, które cały czas jest bezpośrednio pod akumulator, 3 urządzenia, czyli transmitter FM, ładowarka od nawigacji i ładowarka do tego smartfona z jemnosikiem. No a tu jest drugi trójnik, czyli tak, ładowarka do telefonu, kabel właśnie do tego wiatraka i ładowarka do, jak widać, do baterii. Tak to wygląda. Zasadniczo zostaje to USB, które i tak nie działa, bo nie wiem, co się tam popaliło czy coś, ale no tak jest, że już zasadniczo no nie podłączę nic, chociaż bym chciał. Chociażbym bardzo chciał, już nic nie podłączę. Także telefonik jest w tej pozycji. Tak, nawigację mam ustawioną. O, właśnie mieliśmy przez Volvo FK12 najnowsze z tym kolektorem fajnym powietrza. Może przybliżę wam pokazać. O, tutaj ma kolektor powietrza. To jest jakaś nowsza wersja, bo nie wszystkie mają ten kolektor. No i co? Wskaźnik zegarów. Tak, tak wygląda jak jadę. Wiatrak można go przełączyć na tryb stacjonarny, że po prostu sobie w jednej pozycji jest, ale jak mieli powietrze dookoła, też nie jest źle. Zaraz usłyszycie cudowny, przecudowny, wspaniały dźwięk i będzie pyk. O, właśnie było, mam nadzieję, że się nagrało. Tu u góry bez zmian, czyli tachograf, CB radio, radio i oczywiście transmitter FM, który cały czas działa, chodzi. Tutaj jest oczywiście moja lodówka, tam mam papierologię i tam ręcznik, no nie dobrze, to łóżko standardowo, trochę kot się poprzestawiał, bo spałem na pauzie, ale jedziemy. Autostrada oczywiście, ostatnio tylko highway, póki jeszcze jest bezpłatny, bo od października słyszałem, że jedynka ma być płatna. No ale póki co sobie lecimy autostradką. I tak jak wspomniałem na filmie, niestety ten wiatrak ma jedną wadę. On po prostu robi zakłócenia na
na rádiu, na CB. O, co słyszycie? Jak wyciszę szumy maksymalnie, to ich nie ma, ale tak to jest. O, właśnie dostałem fakturę od New Mobile'a. No tak, to wszystko by było, no co tu więcej pokazywać. Standardowy samochód, tak, ciężarowy. Elektronika cała, kable w miarę możliwości pochowane. Tam worek ze szpikami, żeby czystość w miarę utrzymać. Tu moja fajeczka, okularki, jakaś prasa, kalendarz. Tak to u mnie się rozgrywa. Więcej bajerów nie ma, bo po co, tak? Tam jeszcze Atlas leży najnowszy. Nie powiem, nawet z niego korzystam. Tutaj czas jazdy obecny, czyli 25 minut od pauzy. Stan paliwa, stan ciśnienia zapasowego, obroty. Proste zegary są w aktorze. A, właśnie, jedna ważna rzecz. Pamiętacie, jak nagrywałem pierwszy taki film, który wpuściłem na YouTube'a? Było takie święto na liczniku 707 007 coś tam. No to teraz jest już ponad 50 tysięcy od tamtego momentu zrobiłem. Jest 757 tysięcy. Czyli minęło pół roku. Tak, minęło pół roku, może trochę dłużej. I jest 50 tysięcy zrobione aksorkiem. Także kręcą się kółka, kręcą. Kilometry lecą. Tak na porównanie pokazuję i objaśniam, że tak wygląda moje miejsce pracy na żywo na highwayu i widzimy się w następnym filmie, w następnej odsłonie. Trzymajcie się, cześć!